Pan Lech Gałkowski, członek zarządu Santander Bank Polska, odpowiedzialny za bankowość korporacyjną, gościem Rzeczpospolitej i Gazety Giełdy Inwestorów Parkiet podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam serdecznie. Sporo bankowców można tutaj w Sopocie dziś i nie tylko dziś spotkać na kongresie finansowym. To jak dziś wygląda to spojrzenie bankowca, który odpowiada za bankowość korporacyjną, na gospodarkę? Jakie ma pan przewidywania co do kolejnych kwartałów? Ja jestem optymistą, jeśli chodzi o naszą gospodarkę. Mamy fantastycznych przedsiębiorców, którzy są bardzo kreatywni, którzy są bardzo efektywni, szukają nowych rozwiązań, eksperymentują i dzięki temu rosną. Więc to moim zdaniem daje nam długoterminową przewagę konkurencji. Poza tym mamy KPO, które zaraz będzie wchodziło, tam będzie dużo finansowań potrzebnych, a to nam jest bardzo, bardzo potrzebne. Pan wspomniał właśnie o KPO. Ja nie mogę nie zapytać o inwestycje, bo one jednak nie są tak mocnym elementem, jak myśleliśmy, jak ekonomiści wskazywali, że będą. Gdzie tutaj jest problem? Ta niepewność jest cały czas wśród przedsiębiorców? To prawda, że dzisiaj tych inwestycji nie ma zbyt dużo. Jeśli spojrzymy na taki wskaźnik ilości finansowania czy kredytów w gospodarce dla przedsiębiorstw w porównaniu z PKB, to w Polsce to jest 11%, co jest w ogóle skrajnie mało, jesteśmy absolutnie w ogonie. Natomiast moim zdaniem to się będzie zmieniać. Dzisiaj jeszcze trudno o dodatkowe nowe finansowania, bo jest bardzo wysokie są stopy procentowe. Nasi przedsiębiorcy trochę się tego obawiają, może mają nawet rację. Poza tym mamy rosnące koszty wynagrodzenia, mamy rosnące koszty energii. Natomiast moim zdaniem, jak już KPO zacznie funkcjonować, będą te nowe inwestycje, to nasi przedsiębiorcy zwiększą swoje inwestycje. Minister finansów mówił tutaj w Sopocie o tej konieczności finansowania choćby tej zielonej transformacji. Banki są gotowe na finansowanie tych zielonych projektów. Część projektów już jest dziś finansowana, bo widzimy choćby OZE. A jak to wygląda w perspektywie najbliższych lat? Zdecydowanie. Od kilku ładnych lat finansujemy już zarówno fotowoltaikę, jak i farmy wiatrowe. Teraz dochodzi do tego cała transformacja energetyczna, która przed nami. To są ogromne pieniądze, liczone w setkach miliardów złotych i do tego są potrzebne finansowania bankowe. Tutaj nawet niektórzy specjaliści się zastanawiają, czy polski bilans banków jest wystarczająco duży. Wydaje się, że nie, więc to na pewno będzie ogromna szansa dla banków, żeby jeszcze więcej finansowało, ale też pewnie będziemy wychodzić na rynki zewnętrzne, szukając dodatkowego finansowania. Skoro pan wspomniał o tych rynkach zewnętrznych, to ja nie mogę nie zapytać o to, co się wydarzyło niedawno, bo wrócił pan z konkursu Przedsiębiorca Roku z Monte Carlo. Jakie jest spojrzenie tego globalnego biznesu na globalną gospodarkę? Bardzo pozytywne. Tam byli przedsiębiorcy, którzy są naprawdę tymi, którzy osiągnęli bardzo duże sukcesy i w kuluarowych rozmowach oni wszyscy są optymistami. Zawsze są jakieś niepewności, nie? Zawsze są jakieś powody, dla których można się trochę obawiać, ale tak na koniec dnia to gospodarka moim zdaniem idzie w dobrą stronę i ja jestem optymistą, jestem przekonany, że w ciągu najbliższych lat ta gospodarka i europejska, a Polska już w szczególności na pewno odbije. Ten konkurs to też kwestia przywództwa. Jak dziś wyglądają ci, którzy dowodzą firmami i jakie są dziś te najważniejsze problemy związane z zarządzaniem biznesami? To bardzo dobre pytanie, dziękuję za nie. Przywództwo jest super ważne, było niesamowicie słuchać historii naszych fantastycznych przedsiębiorców, którzy trochę mieli więcej czasu, opowiadali o tym, jak zaczynali, często z jakąś bardzo małą kwotą pieniędzy, z jakimś fantastycznym pomysłem. To było niesamowite, ale to, co przebrzmiewało, to, co było powtarzane, to, że lider jest tym, który jest od tego, żeby pomagać swoim pracownikom, żeby ich wspierać, żeby szukać wspólnych rozwiązań, żeby być z nimi, rozumieć ich emocje i moim zdaniem to właśnie to, jakie środowisko pracy tworzą liderzy, to będzie coś, co będzie bardzo różnicowało poszczególne firmy i ich sukcesy w najbliższym czasie. No, pytanie właśnie, jak w tych czasach, które wciąż są wymagające, takim liderem być, bo z jednej strony słyszymy oczywiście te prognozy optymistyczne dotyczące gospodarki, z drugiej strony mamy te punktowe zdarzenia, gdzie załóżmy, firma albo likwiduje swój oddział, albo zwalnia część pracowników. Przede wszystkim dobrzy liderzy powinni być bardzo blisko swoich pracowników, powinni ich rozumieć, czuć i być bardzo transparentni. Jeśli są jakieś niepewności, są jakieś ryzyka, to dobrzy liderzy o tym rozmawiają. Bo jeśli liderowi się wydaje, że ich pracownik nie dostrzega ryzyk, to jest w błędzie i ci, którzy próbują to gdzieś ukryć,
są postrzegani jako ci, którzy są niespójni, którzy są nietransparentni, którym nie można zaufać. A zaufanie jest kluczowe w przywództwie. No właśnie, a w tym zarządzaniu dziś ten zielony element ESG, te wszystkie wyzwania, które są związane z transformacją energetyczną choćby, one są widoczne? Taki lider też musi być tym, który wskazuje te kierunki zmian? Jak najbardziej. Nie tylko wskazuje te kierunki zmian, ale też jego rolą jest też przeprowadzić swoje zespoły przez te zmiany. No bo ludzie jak zawsze trochę się obawiają tych zmian, boją się nowego i też rolą lidera jest to, żeby opowiedzieć w odpowiedni sposób zespołom, co ich czeka, żeby te zespoły rozumiały, czego się mogą spodziewać i się po prostu nie bały. O spojrzeniu na gospodarkę, ale także na przywództwo opowiadał pan Lech Gałkowski, członek zarządu Santander Bank Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo.